Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Katarzyna Nosowska Nie mylić z miłością. Czyta autorka. Realizacja Film Factory Studio. Zakochanie. Maciek z grupy Biedronek był pierwszy. Błękitnooki z aureolą precyzyjnie poskręcanych pszenicznych loczków, tworzących absolutnie zachwycający skalp. Nie mam pojęcia, dlaczego właśnie on. Dlaczego dopiero w wieku 5 lat w grupie Biedronek, bo przecież w misiach widywałam go codziennie i też miał błękitne oczy pod blond loczkami. Pewnego dnia pojawił się nad Maćkiem snop światła. Wyłuskał go spośród reszty i uczynił dla mnie widocznym. Naraz pękły mi wewnątrz wszystkie fiolki z chemią, która rozlała się po zagnieceniach mózgu i spłynęła do gardła, sprawiając, że stałam się niema, przepłynęła przez równinę klatki piersiowej, zapierając dech, przez brzuch, wiążąc w nim supeł, zalewając miejsce służące dotąd do sikania falą gorąca i dotarła do stóp, unosząc je lekko nad wykładzinę na przedszkolnej podłodze. Przestałam być sobą. Maciek zamieszkał w mojej głowie na stałe. Mama nie zdawała sobie sprawy, że odbiera po pracy i prowadzi za rękę do domu 2 dzieci. Gdyby w tamtych czasach mówiło się o narkotykach, na bank usłyszałabym, co się z tobą dzieje, bierzesz jakieś narkotyki? Przeszukano by mi fartuszek, a brygada antynarkotykowa splądrowałaby mój pokoik, rozpruła miski, szukała towaru w głowach lalek. Wolna wola? Skąd? Całkowita bezwola. Mało tego, blondas nie wykonał żadnego ruchu w moją stronę, nie posłał znaczącego spojrzenia, nie wyrył na blacie stolika nieudolnego K w serduszku, nie podbił w czasie zabawy plastikowym autkiem, nie oddał swojej porcji budyniu z sokiem podczas podwieczorku. Nic do mnie nie mówił. Ba, prawdopodobnie mnie nie widział, bo nie oświetlił mnie dla niego snop światła. No może raz mnie dostrzegł, gdy pożygałam się zupą owocową. Spokojnie umierałam sobie z zakochania przez cały sezon w Biedronkach i pierwsze miesiące w marynarzach. Obserwowałam ukradkiem, marzyłam przed snem. Teraz nie jestem w stanie przypomnieć sobie treści marzeń, scenariusza fantazji. Nie miałam przecież żadnego doświadczenia w tej materii. To nie był moment na fantazje erotyczne, choć może jakiś pocałunek w policzek mogłam sobie wyobrażać i przewijać wciąż od początku, raz za razem oblewając się rumieńcem. O tym, jak zakochanie się skończyło, wspominałam w poprzedniej książce. Nadmienię tylko, że serce miałam w ruinie, bo na Dzień Kobiet tulipana i laurkę dostała Magda, Maciuś. Chuj Maciuś pierwszy. Przeszło mi, bo prawie zawsze przechodzi. Prawdopodobnie wtedy w główce zakodowałam, że zakochanie to haj, który kończy się bolesnym zjazdem, że choć odległość stóp od wykładziny jest ledwie widoczna dla postronnych, upadek z takiej wysokości też boli niemiłosiernie. Zakochanie, na pewno to dziecięce, w pierwotnej postaci jest bezwarunkowe. Zakochanie rozpoznajemy, gdy fiolki z chemią zostaną stłuczone, a zawartość spłynie z góry do dołu, wprawiając każdą pojedynczą komórkę w dygot, wywołując szczękościsk, utratę apetytu, przyspieszone tętno, uderzenia gorąca, chroniczny standby aż do bezsenności, dekoncentrację z jednoczesnym hiperfokusem na obiekcie, znaczne ograniczenie pola widzenia, upośledzenie słuchu, stany zawieszenia z momentami całkowitej utraty kontaktu z rzeczywistością. Żaden z wymienionych objawów, by wystąpić, nie wymaga od nas kontaktu werbalnego ani fizycznego z obiektem. Nie jest konieczne, by obiekt miał świadomość stanu, w jakim się znajdujemy, ani też tego, że zamieszkuje naszą głowę, żeby nie powiedzieć, że jest tam uwięziony. Jeśli nie znamy obiektu osobiście, może się okazać, że w naszych fantazjach posługuje się zupełnie innym niż w realu zasobem słów. I tak na przykład uczeń zakochany w profesorce, a mający skromny wokabularz, wyobrażając sobie ich pierwszą rozmowę, powie: zabujałem się w tobie, Max. A ona odpowie: w szoku, bo ja w tobie też w chuj. Jeśli obiektem zakochania studenta wrażliwca jest mało oczytana fanka Warsaw Shore, to w fantazji o pierwszej rozmowie on wręczy jej w milczeniu kamyk wylizany przez bałtyckie fale w kształt serca, a ona spuści nieśmiało powieki, podniesie je po sekundzie i łagodnym jak muzyka relaksacyjna głosem powie: oto kończy się rozpacz samotności. Jesteś, nareszcie jesteś. Lista objawów oczywiście powiększa się znacznie, gdy zakochanie jest obopólne, a kontakt istnieje w rzeczywistości. I tak mamy nierealistyczną ocenę własnych możliwości fizycznych, próby przenoszenia gór, dojścia na koniec świata, chęć noszenia obiektu na rękach do końca życia, szastanie niemożliwymi do spełnienia obietnicami, wrażenie przebywania poza nawiasem ludzkości, gadulstwo, pozerstwo, tryb demo, niewiele mający wspólnego ze stanem faktycznym, łatwość przemilczania prawdy i skłonność do wszelkiego naddawania. Zakochanie to nie jest decyzja. Bóg jeden wie, jaki jest klucz. Dlaczego to właśnie ta, a nie inna osoba? Ile takich osób dociąża planetę za naszego życia, biorąc pod uwagę wszystkie kontynenty? Czy ci ludzie ustawieni w szeregu opasaliby Ziemię?
Czy wypełniliby stadion? W prawdziwych związkach byłam 5 razy, a zakochana 24, nie licząc tych gości od związków. Chodzi o stłuczone fiolki i dygot komórek, licząc od narodzin. Prawie żaden z obiektów nie miał i nie ma pojęcia, że był przyczyną mojej niepoczytalności. Nie wie, że na zawsze znalazł schronienie w tekstach piosenek. Zapomniałam policzyć obiekty z plakatów, filmów i bajek, a to m.in. Janek z Białego Delfina Uma, Sindbad Żeglarz, Janek Kos, Kurt Cobain, ten książę z Bridgertonów, Emil Cioran. Warto zauważyć, że urodowo, charakterologicznie, zawodowo, wiekowo, od sasa do lasa. Biorąc pod uwagę Janka od Delfina i Sindbada, nie musiały nawet być trójwymiarowe. Czy zakochanie to kategoria przekleństwo? Czy można z niego uszknąć trochę sensu? Dziś myślę, że jest coś pięknego we wpatrywaniu się w dal lub ciemność, wylewaniu łez i słuchaniu przy tym muzyki. Fajnie tworzyć na tym stawie. Fajnie czuć całe ciało, każdy nerw. Czy fiolki tłuką się i na powrót ustawiają w rzędzie do końca, do śmierci? Sprawdzimy. Najważniejsze, by nie mylić tego z miłością. Obsesja. Obsesja to stan, w jakim człowiek zmienia się w balon wypełniony helem, ulatuje wysoko w stronę błękitu, a jedyne, co go łączy z ziemią, to sznurek przywiązany do szyi innego człowieka, który na ziemi zwyczajnie żyje. Ustaliliśmy już, że zakochanie łudząco przypomina fazę narkotykową i o ile takie zwyczajne jest jak stan po kokainie, piksach albo mefedronie, zanim pojawi się paranoja, o tyle w przypadku obsesji odklejka sięga zenitu i jest jak stan po dragu, który sprawia, że drzewa oddychają nam pod dłonią. Jezus w rajstopach matki siedzi na parapecie i proponuje, by razem przefrunąć się po okolicy, a szwadrony szwoleżerów odzianych w dresy Adidasa próbują lancami odwrócić wir wody spuszczanej w kiblu. Z pieśnią Dumka na dwa serca na ustach. W pierwszym przypadku zdrowy rozsądek nakazuje ograniczone zaufanie do siebie. W drugim zaś człowiek staje się po prostu niebezpieczny. Na maksa niebezpieczny. Płeć nie gra tu roli. Myślę, że wiek również. Spektrum szaleństwa i absurdu podejmowanych w amoku działań jest porażająco szerokie. Zaczyna się niewinnie. Odpowiadasz uprzejmie na dzień dobry, mniej lub bardziej obcemu, a potem przychodzi od niego, trochę się dziwisz skąd ma numer, miły SMS. Znajdujesz kwiaty za klamką u drzwi, podarunek z dedykacją, szukasz w sklepie monety do wózka, a obcy pojawia się znikąd i ci ją wręcza. Śle 20 SMS-ów, potem 200, pisze na wszystkich możliwych komunikatorach, wyznaje miłość, dziękuję za znaki, jakie mu rzekomo wysyłasz. Zdarza się, że nawet na tym etapie nie orientujesz się, że coś jest tu grubo nie tak i myślisz, że to, co się odbywa, jest całkiem urocze, choć nie czujesz nic szczególnego, a na pewno zakochania. Bywa, że obcy nie jest obcy. To ktoś, kogo znasz i traktujesz te zachowania jak staranie się o ciebie, jak wyrafinowaną i pełną zaangażowania formę uwodzenia. Masz dyskomfort, ale jesteś za dobrze wychowana, zbyt samotna albo przestraszona, by na komplementy i kwiaty odpowiedzieć stanowczym nie życzę sobie. A może koleżanka z pracy albo przyjaciółka żony prosi cię o spotkanie, bo ma problemy z facetem. Służysz pomocą, bo chcesz, by świat cię dobrze zapamiętał, a babka staje się coraz bardziej nachalna, nie wspomina już o facecie, skopa rozwala twoje granice, jej obecność zaczyna ci towarzyszyć jak odtwarzana w nieskończoność w głowie piosenka, której nawet nie lubisz. Po fazie miłej, jeśli brak wymyślonej wcześniej w chorej głowie reakcji, zawsze następuje alchemiczna przemiana miłości w zemstę i zaczyna się zastraszanie, szantaż emocjonalny i ten z filmów kryminalnych, wypisywanie do twoich bliskich, gotowanie ukochanego królika twojej córeczki, wystawanie pod twoim oknem, przebijanie opon, preparowanie dowodów na gwałt, atak na drogi k twemu sercu, aż po zabije się i ostatecznie zabije ciebie. Skojarzenie z uzależnieniem jest nadto wyraźne. Są ludzie, którzy napiją się wina do obiadu i nie prosząc o dolewkę wstaną od stołu, ale są tacy, którym nie chodzi o posiłek, tylko o wino i nawet jeśli w końcu wstaną, to butle będą nosić ze sobą. Tacy, którzy nie doświadczają momentów trzeźwości i nie ma znaczenia nic, tylko picie, żłopanie, obsesja. W zakochaniu ktoś wchodzi ci do głowy, ale trzeba być bardzo czujnym, by wzdychając do tej osoby i marząc o niej, nie przekroczyć granicy, za którą robi się mrocznie, jak w alternatywnej rzeczywistości Stranger Things. Zastanawiam się, co powoduje, że dziwne typy biorą nas na celownik. Nie jestem specjalistką, ale myślę, że zawsze chodzi o szczelinę, przez którą łatwo przeniknąć. Musi być miejsce, w którym splot ochronny jest luźniejszy, albo go nie ma. Jest głód. Głód uwagi, potwierdzenia, że jesteśmy coś warci, że mamy w sobie to, co zawoła drugiego człowieka i wprawi go w zachwyt, bo nas nadal często niewiele w sobie zachwyca.
Problem polega na tym, że chcielibyśmy wziąć same smakołyki, sprawując kontrolę nad scenariuszem wydarzeń, ewakuować się na jedzeni. Jednak obsesjonaci najpierw sypią pojedyncze ziarna, by w końcu włożyć nam do gardeł rury, przez które pompują karmę bez opamiętania, dławiąc nas na śmierć, jakby chcieli uzyskać odpowiednik foie gras. Dlatego uważaj i systematycznie repasuj warstwę ochronną, albo uwierz, że nie potrzebujesz nikogo, by się sobą zachwycić. Pożądanie. Ponoć przed nami kroczą feromony. Trwamy bez ruchu, a one, podstępne, bo niewidzialne, już się ładują do nozdrzy stojącej ładnych parę metrów dalej osoby, by poinformować o naszym istnieniu. Feromony niczym akwizytorzy napadają na klienta i prawie przemocą chwytają jego uwagę, by rozpocząć zachwalanie towaru. Są jak linka rozciągnięta między nami a cudzym nosem, po której podąży ku nam to pierwsze spojrzenie. Może rzeczywiście wszystko zaczyna się od ruchu niewidzialnych przedskoczków. Jedno jest pewne. Musi powstać jakiś impuls, coś, co odpala pożądanie. Dla mnie to spojrzenie, nie takie zwykłe, codzienne. To jest jak parada planetarna, gdy ciała niebieskie ustawiają się w jednej linii, tylko w tym przypadku idealnie nakładają się na siebie źrenice oczu dwóch osób, by synchronicznie się poszerzyć. Na ułamek sekundy zapada wtedy cisza. Wszystko wokół zamiera w stopklatce. Są tylko te dwie osoby i jedna na moment wpada w szeroko rozwarte źrenice drugiej. Tylko tyle i aż tyle. Potem gwar powraca, a zawieszona chwilę temu w powietrzu kulka papieru ląduje w koszu. Coś się jednak zmieniło. Te dwie osoby już siebie widzą. Szukają się wzrokiem. Przypadkowe dotknięcie podczas przekazywania sobie dowolnego przedmiotu wywołuje mikrowyładowanie elektryczne. Zwyczajne słowa zdają się skrywać dodatkowe znaczenia, a śmiechy zawierają lisi rys. Nie jest to zakochanie. Jeszcze nie. I nie musi się w nie przerodzić. Pożądanie może być tylko przeczuciem, tym momentem podczas zbliżania do siebie dwóch magnesów, gdy po raz pierwszy czujemy siłę ich przyciągania. Wiadomo, że jeśli nie zaprzestaniemy zbliżania, siła będzie narastać, by ostatecznie dwie powierzchnie z impetem do siebie przywarły. Na etapie pożądania jest względnie łatwo powstrzymać konie. Zalecam jednak ostrożność, bo gdy znienacka na scenę wkroczy podniecenie, czyli reakcja fizyczna, może się okazać, że nie zdążycie poinformować Houston, że macie problem. Moim zdaniem podniecenie jest mniej złożone. Koniunkcja źrenic nie jest wymagana. Podniecenie jest jak swędzenie. Chcesz się tylko podrapać, by poczuć ulgę. Świąt może wywołać element garderoby, taniec, alkohol, niektóre narkotyki, pornos, głos, kawałek odsłoniętego ciała typu brzuch, pośladki, podsutcze, modne teraz stopy ukazują ten fragment, kudły na klacie. Czasami mięśnie z niektórymi coś takiego robią, albo jakiś zestaw słów wywołuje świerzbienie. Podsumowując, pożądanie zawiera element wzniosłości. Podniecenie jest bardziej przyziemne. Podniecenie wyłaniające się z pożądania daje możliwość, stopniujmy, bezdotykowego wywołania u drugiej osoby drgnienia, łagodnej, pojedynczej fali, napływu krwi w okolice tych kilku palców poniżej pępka. Najważniejsze, by nie mylić tego z miłością. Pocałunek. Myślałam, że chodzi o zetknięcie się zamkniętymi ustami i kręcenie ósemek głowami. Tak to wyglądało na filmach. Na sucho, żadnej wilgoci, proste. Nie pamiętam, kiedy dotarło do mnie, że aktorzy się wstydzą albo nie lubią na tyle, by usta rozchylić. Na pewno w podstawówce. Nie zanosiło się na żadną praktykę, ale miałam śladową nadzieję, że przed śmiercią spotkam kogoś, kto nieprzekupiony albo pod groźbą użycia broni zechce wydychać we mnie dwutlenek węgla, dołoży swoje kubki smakowe do moich i tym samym stworzymy niezły zestaw smakowy. Trenowałam sama ze sobą. Początkowo na grzbiecie dłoni. Usta okazały się miękkie, a język i oddech ciepłe. Potem pomyślałam, że muszę wiedzieć, jak wyglądam, gdy całuję. Miałam w pokoju na drzwiach szafy duże lustro. Całowałam się z własnym odbiciem często i namiętnie. Wiedziałam, że wygodniej mi przechylać głowę na prawo, ale żeby nie było nudy, raz na jakiś czas na krótko przechylałam na lewo. Nie zachwycał mnie widok własnego oblicza z otwartymi ustami. Długo szukałam optymalnego rozwarcia. Do 1,5 centymetra wyglądało to przyzwoicie. Powyżej zjeżdżała mi z twarzy inteligencja, wyglądałam głupio i jak głupia. Kolejna sprawa. Co z oczami? Zostawić otwarte, by chłopak mógł się pluskać w moich tęczówkach, co biorąc pod uwagę ich błękit, w tych trudnych komunistycznych czasach byłoby niczym namiastka kąpieli w zagranicznym oceanie? Czy zamykać i jemu kazać zamknąć, a wtedy, nie ryzykując, że zobaczy głupotę, powiększyć bez wstydu rozwarcie?
Ryzyko realnego pocałunku pojawiło się w szóstej klasie. Przeniosłam się do innej szkoły. W poprzedniej na przerwach grało się we flirt towarzyski. Dla niewtajemniczonych gra polega na podawaniu sobie w kręgu kartek zawierających różne zdania, od bzdurnych typu fajnie pływasz, do znaczących w rodzaju chciałbym się z tobą umówić. No dzieci nada. W nowej szkole ludzie grali w butelkę. Ludzie się lizali. Nie lubiłam tego określenia, a współczesne przelizać się przejmuje mnie nieprzyjemnym dreszczem. Kojarzy się z tymi czarnymi bezdomnymi, bo bez skorupy ślimakami. Pójść w ślinę, równie brzydkie, ale nie przywołuje widoku obłych. Do brzegu. Ludzie się lizali. Byłam przerażona. Co prawda lustro nie narzekało, ale tylko ja się z nim całowałam, więc nie miało porównania. Przed zimowiskiem chodziły słuchy, że butelka będzie wirować codziennie. Ogarnęła mnie panika. Ja pierdolę, całować się tak bez zakochania? Z randomem? Na oczach wszystkich? Do jednego chłopaka trochę wzdychałam i nakładałam jego wyobrażone oblicze na swoje odbicie w lustrze, ale w realu to co innego. Jeśli mnie wylosuje, to jakie rozwarcie? Czy zamyka oczy? Nawet jeśli zamyka sam z siebie, to przecież reszta zobaczy głupola, jeśli przekroczę 1,5 centymetra. Jeżeli nie przekroczę, to może wyjdę na taką, co się beznadziejnie całuje. Jesus. Tego dnia miała do mnie wpaść koleżanka. Chciałyśmy się razem pouczyć. Znałyśmy się dobrze, bo siedziałyśmy razem w ławce. Była butelkową gwiazdą. Wyznałam jej, że okropnie się boję wyjazdu, a butelki to już się boję straszliwie. Bardziej niż potencjalnej wypierdolki na nartach, czy nawet śmierci pod lawiną. Na co ona, że możemy poćwiczyć. Tu powinien się pojawić emotikon z wybałuszonymi oczami. Nie wiedziałam, że to dopuszczalne. Szybko przełknęłam szok i zdecydowałam, że strawię go później. Nie mogłam nie skorzystać z takich warsztatów. Choć koleżanka miała miękkie usta, ciepły oddech, była żywo obecna i w przeciwieństwie do lustrzanej tafli nie stawiała bariery językowi, więc mógł przekroczyć otwarte wrota warg i zajrzeć do wnętrza różowego amfiteatru z ustawionymi w półkole zębami krzesełkami, to nie towarzyszyły temu ekscytacja, pogo komórek, wir w brzuchu, których spodziewałam się po całowaniu, których w związku z pocałunkiem oczekiwałam. Całowałyśmy się więc technicznie. Zadawałam mnóstwo pytań, głównie o taniec języków. Jakie tempo, jakie kroki, czy jak do ballady, czy raczej disco, ile pauz, czy w amfiteatrze, czy wychodzą tańczyć na zewnątrz, który prowadzi. No i najważniejsze, jak z jej perspektywy wyglądam przy różnych rozwarciach, czy miło jej się pływa w moich tęczówkach, czy lepiej nie proponować kąpieli. Gdy wyszła, język miałam sztywny, nabrzmiałe wargi, ale byłam wdzięczna i szczęśliwa, że zechciała mnie przez to przeprowadzić. Tego wieczoru nie całowałam się już z lustrem, ale posłałam mu pełne szacunku spojrzenie. Na obozie czułam się jak posiadaczka prawa jazdy, która wie, że nie wsiądzie za kółko. Wymyślałam różne preteksty, by broń Boże nie zagrać w butelkę. Bałam się, wstydziłam. Jeszcze 5 lat musiałam czekać na pierwszy, choć formalnie drugi pocałunek. Miałam 17 lat. Pierwszy chłopak poprosił mnie o chodzenie, zostawiając złożoną na pół i wciśniętą między futrynę a drzwi mieszkania na Miedzianej kartkę z odręcznie napisanym zdaniem: ja cię kocham, a ty śpisz. Wołałam go rok w marzeniach. Zasypiając, pozostawiałam jego usta w nabrzmieniu. Co wieczór, w wyobraźni, aż w końcu usłyszał i poprosił. Myślę, że nie poprosiłby, gdybym bezgłośnie nie wołała. I tu mała dygresja. Ja kurde potrafię to robić. W sensie wyobrażać sobie intensywnie zdarzenia, które wcześniej czy później materializują się w realu. Sprawdziłam nie raz, nie 2, nie 10. Spróbujcie. 100 dni całował mnie tylko w czoło. 10 stępli, w tym płaski blat. Byłam zrozpaczona, choć czoło miało satysfakcję i patrzyło na usta z góry. Aż nadszedł dzień 101. Teraz wymienię niektóre rodzaje zetknięć ustami. Nie próbujcie przypisać konkretnego pierwszemu chłopakowi ani następnym. Mogę przecież zmyślać. Wrzucam je do bębna maszyny losującej i zwalniam blokadę. Takie ze sztywnym, zebranym w sobie językiem, wyłaniającym się z pomiędzy szorstkich warg, by zakręcić kilka kółek małej średnicy, jakby tańczyć ze zbyt chudym, będąc dużą kobietą, i wrócić na chwilę do właściciela, który następnie przez moment peelinguje z zadziorami wasze usta. W cyklach. Takie samo, tylko bez peelingu, plus lizanie warg po wierzchu. Wyjątkowo szerokie rozwarcie, śladowa obecność języka, ogromna ilość wydychanego w was gorącego powietrza, bardziej jak sztuczne oddychanie. Ruchy języka jak przy la 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 plus częste przekręcanie głowy z prawej na lewą.
Wjazd do waszego amfiteatru i solowy taniec jęzora, aż boicie się, że poprzestawia zęby krzesełka. Chwytanie dolnej wargi, naciąganie na maksa i strzelanie eksplozji.